Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Prawdopodobnie powolutku będziemy łączyć się z moją dzisiejszą gościnią. W tym oto jesiennym czwartku z tematyką hospicyjną, ale z racji tego, że połączenie z platformy Click Meeting zajmuje chwilkę czasu, a nie do końca mamy zweryfikowane z naszą gościnią, jak to będzie wyglądało i jak długo nam to zajmie. To będę przewdzięczna, widząc, że powolutku pojawiają nam się pierwsze osoby, które są uczestnikami naszego dzisiejszego spotkania. Będę przeszczęśliwa i również moja gościni, którą za chwilę Państwu przedstawię. Jeśli będziecie tak mili i dacie nam znać, czy nas słychać, czy nas widać. Bo widzę pierwsze komentarze. Dobry wieczór, więc dobry wieczór Państwu. Ale nie wiem, czy widzicie nas Państwo, czy słyszycie nas Państwo, to również byłoby dla mnie i dla Kamili Siudowskiej, naszej dzisiejszej gościni, bardzo istotną informacją. Więc bardzo bym prosiła, bo widzę tylko przywitania. Na chwilę obecną jeszcze niestety nie widzę komentarzy dotyczących tego, czy nas widać, czy nas słychać. Ale jeszcze chwileczkę poczekam. Musicie Państwo, musicie, mam nadzieję, że trochę chcecie też, okazać nam troszeczkę cierpliwości. Tak jak mówiłam, nie łączymy się bezpośrednio przez Facebook, łączymy się przez platformę Click Meeting, również dlatego, że Facebook ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o długość trwania relacji live. Natomiast no my z Kamilą zakładamy, że jeśli Państwo będziecie chcieli chwilę dłużej z nami porozmawiać, to też będzie taka możliwość, bo będziecie zadawali nam, czy raczej naszej gościni, pytania. Więc widzę, że pojawiają się komentarze, że widać i słychać. Kamila, czyli pierwszy etap naszej logistycznej walki z tym, żeby pokazać i dać możliwość wysłuchania tego, co ty dzisiaj masz nam do powiedzenia, jest za nami. Cieszę się bardzo. Witamy Państwa serdecznie tym samym. Ja widzę, że grupa jest dość spora, to nas cieszy. Może nawet zwiększy się jeszcze w trakcie trwania dzisiejszego wieczoru. Jest już nas ponad 40 osób, to bardzo dużo, ale widziałam, że to zainteresowanie naszą dzisiejszą gościnią było naprawdę bardzo duże. I gościnią, co mnie w ogóle nie dziwi, ale również i tematyką, którą zaproponowała nam na dzisiejszy webinar. Więc ja może pamiętając już tym razem, żeby rozpocząć od formuły przedstawienia, przedstawię siebie. Jestem Kinga Krzywicka i na co dzień pracuję w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. A po drugiej stronie moją dzisiejszą gościnią jest Kamila Siudowska, psycholog, psychoonkolog, na co dzień pracująca w naszej filii w Koszalinie, czyli również w strukturach Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, natomiast nie bezpośrednio tutaj u nas po stronie szczecińskiej, więc piękne połączenie i no właśnie, ta holistyczna opieka przenikająca się ze Szczecina do Koszalina. Kamila, witaj serdecznie. Dobry wieczór. Drodzy Państwo,
Znacie, na pewno zaznajomiliście się wstępnie z tym, co zostało zawarte w temacie, który zaproponowała nam nasza dzisiejsza gościni. Mamy mówić o żałobie, która jest procesem, procesem, który czasem będzie przebiegał zgodnie ze wszystkimi kanonami, które są przewidziane, ale czasem może być procesem, który przejdzie w proces traumatyczny i o tym również Kamila będzie chciała Państwu na pewno dzisiaj opowiedzieć. Natomiast ja ze swojej strony chciałabym może rozpocząć od zapytania, napomknięcia Kamy o coś, o czym rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem tutaj na live, że istnieją różne widzenia tego, w jaki sposób my w swojej trudnej sytuacji możemy odbierać to, co się z nami wokół nas dzieje. I wiem, Kama, że jest pewien blog, który wydał Ci się niezwykle interesujący do podzielenia się z nami dzisiaj. Ja również przyznam, że po tym, jak wysłałaś mi te informacje, zapoznałam się z nim. To jest niezwykle cenna perspektywa. Dlatego, gdybyś mogła, zapraszam serdecznie, podziel się. Ja tylko powiem, bo mikrofon może mi zbierać. Mam tu koleżankę z naszego Szczecina, która właśnie kończy swój dyżur, a mikrofon trochę zbiera, więc drodzy Państwo, już szumy, ja się żegnam i wrócę do naszego tematu. Kamilo, gdybyś zechciała, o czym mowa? Gdzie możemy dotrzeć w tej naszej podróży z trudnymi tematami? Tak, opieka hospicyjna jest jakimś takim w ogóle trudnym tematem, to jest w ogóle wyzwanie. Chciałam zacząć od eseju, który był napisany przez mamę chorego dziecka. Po to, żeby pokazać, jak to jest w ogóle, więc chciałabym Wam przybliżyć. Nie jest za długi, więc po prostu go przeczytam. Tytuł jest Balsam dla duszy, czyli o tym, że nie wszystko możemy zaplanować. Witamy w Holandii. Ludzie często proszą mnie, żebym opowiedziała, co to znaczy wychowywać upośledzone dziecko. Tak, żeby ci, którzy nigdy tego nie doświadczyli, mogli chociaż wyobrazić sobie, jak to jest. Dobrze, więc mówię. Kiedy spodziewamy się dziecka, przypomina to planowanie cudownej wakacyjnej podróży, na przykład do Włoch. Kupujemy przewodniki i snujemy wspaniałe plany. Koloseum, Dawid Michała Anioła, gondole w Wenecji. Jeśli ktoś chce, może nauczyć się kilku zwrotów po włosku. Wszystko jest bardzo ekscytujące. Po kilku miesiącach oczekiwania nadchodzi wreszcie ów upragniony dzień. Pakujemy walizki i ruszamy w drogę. Mija kilka godzin, samolot ląduje, wchodzi stewardesa i mówi: witamy w Holandii. W Holandii? Mówimy. Co to znaczy w Holandii? Zapisałam się na wycieczkę do Włoch. Przecież miały być Włochy. Całe życie marzyłam o tym, żeby pojechać do Włoch. Ale w rozkładzie lotów nastąpiła zmiana. Samolot wylądował w Holandii i musimy tu zostać. Najważniejsze to zrozumieć, że nie zabrali nas do cuchnącego, ohydnego i odrażającego miejsca, w którym panują głód, zaraza i szkodniki. Po prostu jesteśmy w innym kraju. Trzeba nauczyć się zupełnie nowego języka. Przy okazji spotkamy mnóstwo ludzi, których nigdy byśmy nie spotkali jadąc do Włoch. Jesteśmy po prostu gdzie indziej. Życie płynie tu wolniej, mniej tu olśniewających rzeczy, ale kiedy pobędziemy tu już trochę, kiedy dojdziemy do siebie i rozejrzymy się wokoło, zobaczymy, że Holandia ma wiatraki i tulipany. Holandia ma nawet Rembrandty. Mimo to wszyscy nasi znajomi albo jadą właśnie, albo właśnie wracają z Włoch i chwalą się, jak tam jest cudownie. A my do końca życia będziemy powtarzać: tak, ja też miałam jechać. Tak to sobie planowałam.
Ból, jaki rodzi w nas ta świadomość, nigdy przenigdy nie zniknie, ponieważ nic nie boli tak bardzo, jak utrata marzeń. Nie zapominaj jednak, że zamartwiając się całe życie tym, że nie pojechałaś do Włoch, być może nigdy nie będziesz na tyle wolna, by cieszyć się tym, co cudowne i wyjątkowe właśnie w Holandii. Koniec. Myślę sobie, że właśnie jakby to w bardzo taki obrazowy sposób pokazuje to, z czym mają, co mają na co dzień nasze rodziny hospicyjne. Pewnie nie tylko, jeżeli chodzi o chore dzieci, ale w ogóle w opiece paliatywnej, hospicyjnej pewnie trochę tak to wygląda. To jest jakieś zaskoczenie, to jest jakaś sytuacja, na którą my się nie godzimy, no nie jaka Holandia, my tu nie chcemy w ogóle być. Natomiast w każdej sytuacji trudnej można znaleźć coś dobrego. Myślę sobie, że nawet jeżeli chodzi właśnie o żałobę, to z żałobą też trochę tak jest, że to nie jest coś, na co my jesteśmy jakoś gotowi, że na to się można jakoś przygotować. To jest coś, co do nas po prostu, co jest jakąś częścią po prostu naszego życia. Myślę, że dobrym przedwstępem do tego, co teraz przed chwilą nam powiedziałaś, jest webinar zeszłotygodniowy, który mieliśmy z Jędrzejem Stolarczykiem. Webinar, w którym wyszliśmy od tego, żeby zastanowić się nad tym, jak w ogóle my w tej przestrzeni tematów takich tanatologicznych, tematów związanych z chorobą, jak my w ogóle siebie odnajdujemy, czy to są dla nas łatwe tematy, czy łatwo nam je podejmować. Czasami pierwszym treningiem jest nie to, co bezpośrednio spotyka nas samych, ale może się zdarzyć przecież tak, że ta strata, to osierocenie dotyczy kogoś nam bliskiego, ktoś, kto jest w naszym bezpośrednim otoczeniu, kto może nie jest naszą rodziną, najbliższym przyjacielem, traci kogoś bliskiego. Traci i no właśnie, jak się zachować tak, żeby nie urazić, jak się zachować tak, by być raczej wsparciem, a nie dokładać zmartwienia. Często dostaję to pytanie, co gdzieś robić, co mówić, a czego nie mówić, jak być jakoś wspierającym. Ludzie posługują się bardzo różnymi rzeczami, bardzo różnymi zwrotami, które wydają się, delikatnie mówiąc, albo chcieliby, żeby takie były, żeby one były neutralne, natomiast w odbiorze bardzo rzadko są neutralne. W sytuacji żałoby ludzie są dosyć mocno wrażliwi na każde słowo. W związku z tym dobrze jest ważyć te słowa, sprawdzać, co w ogóle mogę powiedzieć, a co nie, no żeby nie klepać jakichś rzeczy, które mogą być po prostu raniące. Teraz w ogóle zbliża się 1 listopada, więc sytuacja, w której pewnie gdzieś większość z nas będzie na cmentarzach, no to są absolutnie wyjątkowe miejsca. I myślę sobie, że to też jest taka przestrzeń na to, żeby umieć zadbać o siebie jako kogoś, kto być może jest w żałobie z nas, natomiast też o tych innych właśnie, którzy mogą być. To są bardzo często jakieś komentarze, które się niepotrzebnie pojawiają. W ogóle myślę sobie, że najważniejsze to z tą osobą po prostu być, to towarzyszyć. Jeżeli nie wiem, czy mogę o coś zapytać, to po prostu zapytać, czy ja mogę o to zapytać, tak? Albo po prostu zapytać się, czego potrzebujesz, tak? Jeżeli to jest jakaś pierwszy moment po stracie, to trochę trzeba bardziej zadbać o taką osobę,
trochę bardziej za nią pomyśleć, w tym sensie, że nie zapytać się, że jak będziesz mnie potrzebować, to zadzwoń, bo takie osoby najczęściej nie zadzwonią. Bardziej chodzi o takie wsparcie instrumentalne, żeby zrobić zakupy, żeby zadbać, żeby ta osoba coś zjadła, żeby, nie wiem, napiła się, tak, żeby, nie wiem, musi iść do pracy, do szkoły, gdziekolwiek, żeby też o tą sferę jakoś zadbać, tak, żeby tak naprawdę trochę przejąć część obowiązków, natomiast też, żeby, no żeby dać przestrzeń, żeby być obok, żeby towarzyszyć. Żałoba nie jest procesem, który ma być jakoś szybko przybyty, jakoś tak. Mamy taką tendencję. W ogóle wcześniej było tak, że w DSM-ie, czyli w tej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, żałoba to była rozpoznawana wtedy, kiedy po 2 miesiącach po stracie były objawy charakterystyczne dla depresji. No w tej chwili w DSM-5 mówi się o 2 tygodniach, więc jakby trochę to wynika jakby z tego tak, że no po 2 tygodniach, jak dalej jesteśmy smutni i przygnębieni naszą stratą, no to już jest kwalifikowane jako depresja. Więc jakby tak trochę odchodzi się od tego takiego właśnie naturalnego procesu, przez to przestajemy wiedzieć też, myślę sobie, jak w ogóle pomagać, tak? Jak być, jak wspierać w tej żałobie, no bo to wszystko zaczyna być takie odarte, takie bardzo zmedykalizowane, takie gdzieś dalekie, że my w ogóle nie chcemy o tym słuchać, tak? Że nie chcemy o tym mówić specjalnie, to jest jakiś niewygodny temat, to jest trudny temat, w związku z tym to nie jest jakoś takie popularne, tak? Więc myślę sobie, że warto poruszać ten temat, bo to jest temat, który dotyczy na jakimś etapie życia każdego z nas. Te straty w swoim życiu, no każdy jakiś doświadcza, tak? Nie zdarza się tak raczej, żeby ktoś w życiu nie doświadczył zupełnie żadnej straty. Zawsze tracimy jakichś bliskich, zawsze tracimy na przykład bliskie zwierzęta. Po zwierzętach też przechodzi się żałobę, też można tego doświadczyć, więc jakby no to jest proces, który dotyczy praktycznie każdego z nas. Tutaj podzieliła się z nami takim komentarzem i pozwolę sobie od razu odnieść się do niego. Znaczy może nie tyle ja odnieść, co pozwolę sobie na przeczytanie naszej prelegentce. Pisze Ola Matczak. Nie umniejszać straty, bo dziecko się nie urodziło. Urodziło bądź żyło 10 czy kilka dni. Strata jest taka sama dla każdego, niezależnie na jakim poziomie czy w jakim czasie miała miejsce. Co powiesz o tym? To też jest bardzo ważne. W żałobie w ogóle to takie uznanie, że tak, ja widzę, że ty cierpisz, że jesteś w żałobie, jest bardzo ważne. W sytuacji, o której mówi Ola, czyli w sytuacji jakiegoś albo poronienia, albo jakiejś straty okołoporodowej, tak, to bywa trudne z tego względu, że no właśnie, otoczenie trochę jakby oczywiście ma dobre chęci najczęściej, tak, że chcą, żeby to jakoś tak szybciej, żeby już zapomnieć, że szybko, szybko wszystko pogrzeb i już i co to była za strata, tak? Będziesz mieć kolejne dziecko. To też się bardzo często gdzieś tam pojawia w tych wypowiedziach. A ta mama, czy tato, czy rodzeństwo po prostu no, cierpi, tak? Przeżywa żałobę po, no, po istocie, po rodzeństwie, po dziecku. Więc no, trudno jest jakby dać sobie prawo do tego, żeby to faktycznie przeżyć, bo jakby otoczenie jest rzadko jakoś takie wspierające. A szkoda, tak? Bo to też jest strata. Strata jest po prostu stratą. Jakby trudno jest porównać, tak? Czy to dziecko żyło, nie wiem, godzinę, czy to było poronienie, czy to dziecko miało, nie wiem, lat 15, tak? To jakby strata dla rodzica, dla bliskich jest zawsze po prostu stratą. Nie ma tak, że któraś strata jest, nie wiem, bardziej bolesna, druga jest mniej bolesna, tak? No, nie da się tego w ogóle porównać, nie da się tego odnieść. Więc jakby każda strata jest po prostu stratą.
wymaga, nawet tak mogę powiedzieć, wymaga żałoby, takiego opłakania tej straty, przeżycia i doświadczenia tego, po to, żeby móc po prostu funkcjonować. Tutaj pojawiają się kolejne komentarze. Kornelia pisze, że dla niej, a jest mamą po stracie, bardzo trudne były słowa, w których słyszała, że przecież może mieć jeszcze dzieci. Natomiast na bardzo ciekawy fakt zwraca uwagę Ania Podchorodecka. Z całego serca witamy Elbląg na naszym webinarze. Bardzo nam miło, że my nie jesteśmy edukowani. My nie wiemy, nie mamy słów. No więc jeśli nie jesteśmy edukowani, jeśli nie mamy tych słów, to spróbujmy, Kamila, teraz wspólnie zastanowić się, gdybyś mogła w kilku słowach powiedzieć, proces żałoby, jego naturalny przebieg, jak miałby trwać, jak miałby przebiegać? Mówimy o procesie, w związku z czym, jak rozumiem, będą jego pewne etapy. Czy mogłabyś powiedzieć, jak by wyglądał ten proces w sytuacji, w której przechodzi on w sposób naturalny, nietraumatyzowany? Okej. Edukacja w ogóle jest bardzo ważna. Myślę sobie, że też przez to, że trochę odchodzimy od takiego w ogóle wspólnotowego życia i to nam też gdzieś utrudnia, bo kiedyś, jak to jakieś te wspólnoty były takie bliższe sobie, no to można było zobaczyć, tak, że właśnie tu ktoś stracił kogoś, jak to przeżywa, więc jakby mieliśmy więcej tych słów. No w tej chwili trochę to inaczej wygląda, stąd pewnie jest jakaś taka trudność. Natomiast jeżeli chodzi o żałobę, żałoby nie da się przejść źle. Nie ma czegoś takiego. Faktycznie jakby są próby takiego sklasyfikowania tego, jak to ma wyglądać, jakie to są składowe, ewentualnie jakie są etapy. Natomiast zupełnie się od tego odchodzi, z tego względu właśnie na rzecz tego, żeby przywrócić tą naturalność tego procesu. W tym całym procesie może być zawarte tak naprawdę zupełnie wszystko i wszystko w jakichś granicach będzie ok. To jest tak, że dla specjalistów trudnością jest rozróżnić, co jest jeszcze żałobą, a co jest depresją na przykład. Czasami trudno jest rozróżnić, kiedy tu jest trauma, kiedy tu jest żałoba, więc jakby trudno się dziwić, że to wszystko jakąś trudność sprawia nam zwykłym śmiertelnikom, więc jakby to jak najbardziej. Natomiast żałoba to jest sytuacja po prostu po stracie. Jakby my tutaj mówimy konkretnie po stracie bliskiej jakiejś osoby, czy to dziecka, czy to, nie wiem, partnera, męża, żony, czy kogoś w ogóle, kto nam jest bliski, ale swojego rodzaju żałoby przychodzi się również w sytuacji rozwodu, w sytuacji, nie wiem, przeprowadzki też bardzo często. To też są jakieś podobne odczucia do tego, co się dzieje w żałobie, natomiast no, kaliber jest trochę jednak inny, tak? W tej naturalności tej żałoby chodzi o to, że wszystko, co się pojawia, w pewnych właśnie jakichś granicach ma być. I teraz pytanie rodzi się o to, co to są te granice i gdzie one są. Najczęściej myślę sobie, że dla mnie te granice to są wtedy, kiedy faktycznie czuję, że wymagam potrzeby. Mówi się o tym, że około 25% osób doświadczających żałoby potrzebuje jakiegoś profesjonalnego wsparcia. A tak to ludzie sobie radzą sami właśnie przy pomocy innych, czy sami sobie jakoś radzą z tym procesem. Natomiast chodzi o to, że jeżeli mam jakiś taki niepokój, że być może coś mogę z tym zrobić, albo nie chcę być w tym wszystkim sama sam, albo jest coś, co ktoś na zewnątrz sugeruje, tak, że halo, halo, ale może tutaj coś by już trzeba było zrobić.
Więc myślę sobie, że to są jakieś takie sygnały do tego, że ta żałoba być może nie do końca przebiega tak, jak w jakiś sposób powinno. No właśnie, no i to jakby jest cała trudność w tym, tak? Że z jednej strony wszystko jest dozwolone i wszystko, co jakby człowiek odczuwa, od złości poprzez poczucie winy, poprzez po prostu żal, smutek, rozpacz, no jakby wszystko tutaj może być, tak? To jakby kiedyś się mówiło o tym, że to są etapy, w tej chwili to mówi się o tym, że to jest raczej takie pomieszane, po prostu z poplątanym i raz jest tak, a raz trochę idziemy do przodu, robimy krok do przodu, dwa kroki do tyłu, więc jakby wszystko jest jakoś naturalne. Natomiast myślę sobie, że jeżeli pojawia się jakiś taki pomysł, że być może potrzebuje jakiejś pomocy, to po prostu warto się po nią zgłosić, żeby nie być samemu, bo to też jest coś, co jest ważne. Ogólnie jakby cała kultura trochę nas zmusza do tego. No, no właśnie chociażby tak, no DSM-5 mówi o tym, że to są 2 tygodnie, że jakby daje się nam 2 tygodnie na to, żeby przeżyć tą żałobę, bo potem to już jest depresja, tak? Jakby oczywiście, że oni się tłumaczą, tym wzbudziło bardzo dużo kontrowersji ten zapis, a oczywiście tłumaczą się tym, że jakby no w żałobie bardzo często doświadczona jest depresja, w związku z tym ta depresja reaguje tak samo na leczenie jak zwykła depresja, tak? No i okej, jasne, natomiast jakby naturalnym zupełnie jest to, że w sytuacji straty czujemy smutek, że czasami się trochę jednak izolujemy, że gdzieś tam to jest po prostu bolesne i przykre doświadczenie. Tylko niestety ono takie musi być. Nie da się żałoby, nie wiem, jakoś pokolorować, nie wiem, w tym sensie, że nie można jakoś odrzeć z tych uczuć, tak? Że one muszą być jakoś trudne z tego względu, że to jest strata bliskiej osoby. Że skoro było jakieś uczucie, jakaś miłość w stosunku do tej osoby, no to jakby wprost proporcjonalne będzie odczuwanie tej pustki, tego braku tej osoby, tak? Jakby nie da się tego inaczej, nie? Mamy taką tendencję do tego, żeby tak trochę właśnie wszystko szybciej, wszystko tak jakoś tak wziąć się w garść albo w ogóle nie mówić o tym, tak? To też jest bardzo, bardzo takie powszechne, że w ogóle o tym nie mówimy, bo nie chcemy tego słuchać. To nie jest tak, że osoby, które doświadczają żałoby, nie chcą o tym mówić, tylko inni po prostu nie chcą tego słuchać. Nie? Ja to tak się zastanawiam, bo powiedziałaś przed chwilą o tym pokolorowaniu żałoby. Żałoba de facto, bo to tak ciężko czasami powiedzieć, mówi się, że czarny to nie jest kolor, de facto tylko brak kolorów, więc no właśnie, pokolorować żałobę, żałoba w naszej kulturze akurat jest w kolorze czarnym, w innych kulturach nie potrafię teraz akurat przywołać bezpośrednio, ale wiem, że gdzieś chyba jest koloru czerwonego, nie pamiętam dokładnie, więc nie będę tutaj Państwa w błąd wprowadzała. Natomiast no, są zdecydowanie takie rytuały, które wiązałyby się z właśnie osieroceniem, bo czasami też mam takie wrażenie, że odeszliśmy, ale znowu nawiążę w pewien sposób do tego, co zostało powiedziane tydzień temu. Śmierć zdziczała, nie jest oswojona, tym samym my też nie do końca wiedząc, jak zachować się w sytuacji żałoby. No kiedyś standardem było, że jeśli ktoś przeżywał żałobę, to przez rok chodził ubrany na czarno albo w bardzo ciemnych barwach granatowych czy ciemnoszarych. Teraz zdecydowanie bardzo rzadko widzi się coś takiego. Nie mówię absolutnie, żeby to miało jakieś znaczenie, bo jestem blisko przy tym, że tak naprawdę żałoba jest w naszym sercu, niekoniecznie w tym, co pokazujemy i w czym chodzimy na zewnątrz. Ale zdarza się, a spotkało to moją znajomą, że jej czarny kolor, który przywdziała po śmierci bliskiej osoby, nie miał zrozumienia w otoczeniu.
bo w pewnym momencie ten czarny zaczął przeszkadzać, bo to nie jej problem stanowił ubiór, ale osoby patrzące na nią w pewien sposób, no właśnie, nie radziły sobie z tym. Gdybyś mogła spróbować, Kamila, powiedzieć, jak do tego podchodzisz i może jakie inne rytuały przychodzą ci na myśl, kiedy myślisz o dobrym zaopiekowaniu żałoby, pomocnym zaopiekowaniu? Jakoś bardzo bliskie mi podejście jest takie wolnościowe, że, bo tak jak powiedziałaś o tym ubiorze czarnym, to z jednej strony jasne, był taki rytuał, taki żelazny rok, bo mówiło się o tym, że żałoba trwa rok, no bo cały ten cykl musi przejść, tak? Wszystkie pory roku, święta, jakieś urodziny, imieniny, żeby to przejść po raz pierwszy bez tej osoby. Stąd jakby mówiło się o tym, że ta żałoba trwa rok. No te kolory, te ciemne, te czarne, też jakby miały być takim sygnałem dla innych właśnie, że tak, ja jestem w żałobie, w związku z tym jakby no taka po prostu informacja. W tej chwili zupełnie jakby nie umiemy tego odczytywać, no i właśnie, jakby z jednej strony, jak ktoś za długo chodzi w czarnym, to jest źle. Jak się w ogóle nie ubiera w czarny, to też jest niedobrze, nie? Że jakby otoczenie bardzo mocno dyktuje, albo próbuje przynajmniej dyktować, jak my mamy to wszystko przeżywać, a najlepiej, że im szybciej, tym lepiej. Ja mam jedną taką pacjentkę, która przychodzi do mnie w żałobie i ona mówi o tym, że w ciągu tego pierwszego roku to faktycznie było tak, że ona jeszcze jakieś wsparcie miała, to jeszcze jakąś taką, ludzie mieli jakąś taką uważność, coś. W tej chwili już nikt jej nie chce słuchać. Kompletnie po prostu jakby ma się ogarnąć, ma się otrzepać i iść po prostu dalej zgodnie z nurtem, bo inni tak chcą. Mimo, że ona zupełnie tego nie czuje, jakby to też jest takie mocno charakterystyczne, tak jak patrzę na te osoby, które gdzieś tam w żałobie znam, to że one mają taką część siebie, która funkcjonuje na zewnątrz, czyli nie wiem, w sytuacji zawodowej, czy w sytuacji jakiejś towarzyskiej, ale takiej trochę dalszej. Natomiast to, co się dzieje u nich w środku, to jest zupełnie coś innego, to jest kompletnie inny świat, nie? To nie jest tak, że po roku czasu, nie wiem, mi przechodzi i już nie mam potrzeby rozmawiać, nie mam potrzeby mówić, ale po prostu nikt naprawdę tego nie chce słuchać. My tutaj w Koszalinie mamy grupę wsparcia dla osób po stracie i przyjeżdżają bardzo różne osoby w bardzo różnym wieku po stracie, tak powiem. No bo to jest takie miejsce, w którym po prostu można o tym mówić, tak? To są ludzie, którzy przeżyli podobne rzeczy, jakby są w stanie zrozumieć, ale po prostu można opowiedzieć, tak? Po raz 700, ale można. Można po prostu o tym powiedzieć. To jest to, od czego też trochę Ola nawiązała, tak, że właśnie, żeby nie pomniejszać straty, tak? To, że ta strata była ileś czasu temu, no to nie znaczy, że ktoś ma, nie wiem, zapomnieć, bo bardzo często też się tak mówi, nie, że jeżeli mam sobie poradzić ze stratą, to jakby to jest jakoś tak bardzo łączone z tym, żeby zapomnieć. No nie da się zapomnieć o tym naszym bliskim i w ogóle nie takie jest zadanie żałoby i w ogóle nie o to chodzi. Natomiast czasami trochę tak myślę sobie, że to jest takie na skróty, że ci inni, tak już byłoby im wygodniej, gdyby ta koleżanka już się nie ubierała na to czarno, no bo jakby to mi ciągle przypomina, że ona jest w tej żałobie, tak? No to ile ona może być? To mi coś robi, tak? To mi jest z tym jakoś trudno, nie? Jakby to otoczenie taką presję wywiera w ogóle. Myślę sobie, że na te osoby w żałobie, stąd one się wycofują bardzo często, przestają uczestniczyć w takich jakichś towarzysko-społecznych sytuacjach, no bo czują się po prostu niezrozumiane, czują się nieusłyszane, więc jakby to jest duża taka trudność, nie? Bo to jest temat, z którym my się nie chcemy mierzyć. My mamy być piękni, młodzi, bogaci, wszystko ma być w ogóle super. No trochę nas pandemia, myślę sobie, zatrzymała, trochę wojna też jest takim wydarzeniem, które jakby każe nam trochę tak się, trochę sobie zatrzymać i nad pewnymi rzeczami
rzeczami gdzieś tam zastanowić. Natomiast no, śmierć jest absolutnie częścią życia, więc nie da się od tego tematu po prostu uciec. Mimo że bardzo próbujemy i robimy bardzo dużo rzeczy, żeby jednak tego nie widzieć. Bardzo serdecznie chciałabym w tym momencie podziękować za Państwa informacje zwrotne. Ja w ogóle niezmiernie doceniam, że tak wielką otwartością dzielicie się tutaj Państwo, bo tych komentarzy jest bardzo dużo. Odpowiadając i też przekazując, jeśli Państwo pozwolicie, bo przypominam, że w ramach tego naszego spotkania to ja odpowiadam za logistykę i to, żeby technika zadziałała, natomiast nasza gościni, żeby skupiać się wyłącznie na kwestiach merytorycznych, podłączona tutaj jest, ale z platformy, na której nie widzi Państwa komentarzy, więc ja sobie pozwolę te komentarze tutaj przytoczyć. Pani Iwona pisze, że w jej odczuciu to człowiek, jeśli nie pomoże sobie sam, to nikt inny nie będzie w stanie mu pomóc. Czyli myślę, że jest to nawiązanie do tego, gdy mówiłaś o tym, czy w którym momencie, kiedy powinniśmy zdecydować się, że my sami albo ktoś nam bliski potrzebuje wsparcia profesjonalnego, to tutaj powiem. I nawiązanie również do kwestii 2 tygodni żałoby i potem traktowania jej w DSM-5 jako depresji, to tutaj Pani Iwono, ja szybciutko odpowiem, że DSM-5 jest klasyfikacją taką ogólną, zewnętrzną, to nie jest w żaden sposób, tak kolokwializując trochę, wymysł Kamili, to jest coś, co obowiązuje na przykład psychologów właśnie w tym, żeby byli w stanie diagnozować swoich pacjentów. To są ogólne wytyczne, które płyną, nie wiem, popraw mnie Kamilo, ale chyba z Światowej Organizacji Zdrowia również, więc no tutaj... To psychiatryczne. Więc no tutaj to Kamila nie powiedziała, że ona zgadza się na to, żeby to miały być 2 tygodnie, wręcz właśnie podkreśla, ja w ogóle tak zrozumiałam, że podkreśla bardzo mocno, jak istotne jest to, by każdy proces ubiegł swoim tempem i by każdemu zostawić tyle czasu, przynajmniej w tym trybie takim naturalnego przebiegu żałoby, ile potrzebuje. Ola Matczak, już wspominana w komentarzach wcześniej przeze mnie, wskazuje na to, że edukacja, jak rozumiem, tanatologiczna jest na poziomie zerowym i to właściwie dotyczy wszystkiego, bo właśnie żałoba po stracie kogoś bliskiego, ale umówmy się, żałoba w kontekście tego, że urodziło nam się nieuleczalnie chore dziecko, czyli właśnie, że ja tu jechałam do Włoch, a wylądowałam w Holandii, też jak najbardziej dotyczy tego, że my nie potrafimy sobie radzić z tym, jak rozmawiać. Kasia Ciupek, witam serdecznie, Świnoujście, więc proszę Państwa, cała Polska niemalże tutaj dołącza do nas, zainteresowana tematem i naszą prelegentką, pisze o tym, że i znowu nawiązując do wypowiedzi Kamili, że koleżanka po śmierci córki opowiadała, że przez okres kilku miesięcy, owszem, była wysłuchiwana, a później nagle okazało się, że ta grupa osób, które chciały jej słuchać, zmniejszała się i no nie czuła już zdecydowanie takiego wsparcia. Ta grupa osób chętnych była coraz mniejsza, o tym też mówisz.
Więc ja jeszcze tylko tak spojrzę. Pani Ania pisze o tym, że jej żałoba po śmierci mamy trwała 2-3 lata i codziennie była wtedy na cmentarzu, bo tego właśnie potrzebowała. A pani Kasia, że czarne ubranie to właśnie to, co w żałobie pozwala jej na poczucie bezpieczeństwa. Więc fajnie, myślę, że panie jesteście w stanie zaopiekować swoje potrzeby w tym, jak w dobry dla was sposób przeżywać żałobę. To też jest, myślę sobie, bardzo właśnie ważne, no bo teraz zbliża się jednak ten 1 listopada, więc no to jest taki dzień, w którym no trochę różne rzeczy się dzieją. I trochę w moim poczuciu jest tak, że osoby, które są jakoś mocno w żałobie, raczej unikają tego dnia. Z tego względu, że no jest bardzo duży tłum, że no to nie jest jakby dzień sprzyjający akurat byciu na cmentarzu, a już pewnie nie w tym momencie, kiedy tych ludzi jest jakoś najwięcej. To też jest tak, że no właśnie no nie ma jakichś wytycznych, tak? Że w pierwszym miesiącu to się powinno chodzić codziennie na cmentarz, a po pół roku to już tylko raz na 2 tygodnie. Tak? No to w ogóle zupełnie nie o to chodzi. I ostatnio też miałam taką rozmowę, też z kobietą po stracie, ale ona opowiadała o innej stracie. Mówi, że była na cmentarzu i tam była taka mama po stracie swojego dziecka i ona tam różne rzeczy wyprawiała na tym cmentarzu, w tym sensie różne rzeczy, że no ten grób był mocno taki zadbany, tam dużo kwiatów, różne kwiatki, a to jakieś daszki, a to ławeczki, a to coś, no jakby to mocno było jakoś tak widoczne, bardzo się wyróżniało na tle tych innych grobów. No oczywiście mama tam praktycznie codziennie na tym cmentarzu i jakby ona mówiła o tym, że ją to dziwiło kiedyś, jak tak patrzyła na tą kobietę, natomiast jak sama doświadczyła straty, to ona już teraz rozumie. Nie? Że jakby cmentarz jest też takim miejscem bardzo osobistym i wyjątkowym w sytuacji żałoby. Ludzie tam chodzą z różnych potrzeb. Jeżeli mają potrzebę chodzić 2 razy dziennie i mają na to czas i przestrzeń, to nie chodzą 2 razy dziennie. Jeżeli potrzebują chodzić raz w roku, to nie chodzą raz w roku. Tak? Jakby trudno jest oceniać to w ogóle, tak? To każdy robi tak, jak potrzebuje. Każdy być może po coś innego chodzi na ten cmentarz i to też jest okej. Okay. Natomiast myślę sobie, chciałam wrócić do tego komentarza pierwszego, tak? A propos tej pomocy. To jest bardzo słuszne, że dopóki człowiek sam sobie nie pomoże, to nikt mu nie pomoże, tak? To jest tak jak, to jest mój ulubiony kawał o psychologach, ilu potrzeba do wkręcenia żarówki, to już nawet doktor Jędrzej też go powtarzał. Otóż jeden tylko żarówka musi chcieć i oczywiście, że tak jest. Nie jest tak, że każdy wymaga od razu pomocy profesjonalisty, natomiast czasami są takie momenty takiego trochę utknięcia, takiego braku w ogóle perspektywy, tak? Takiego trochę takiego stanu, w którym nie wiem, w którym jakoś niekoniecznie być może się dobrze czuję, tak? I to może być taki moment, gdzie warto się udać do specjalisty, bo jakby no, po to my jesteśmy, żeby jednak w tym momencie pomóc. Ja się zawsze też tak trochę śmieję, także obcej babie to można różne rzeczy powiedzieć, więc jakby to też taką rolę spełnia. A coś, co jest jakoś w jakiś sposób wyrażone i ujawnione, to dopiero wtedy może być uleczone. Jeżeli my nie wiemy, nie mamy do tego jakiegoś dostępu, a wykorzystujemy mnóstwo różnych mechanizmów, to jest bardzo często to w takich sytuacjach na przykład żałoby, że ludzie się, to jeszcze nie bardzo często robią, rzucają się w wir pracy, tak? To jest po prostu taki automatyzm działania i już, co jakby kończy się tym, że oni są w jakiś sposób odcięci, to jest sposób radzenia, oczywiście, że tak, nie? Natomiast jeżeli to jest sposób, który jest jakoś, nie wiem, szkodzący, czy ma wpływ, nie wiem, na relacje bliskie i w ogóle, no to czemu czegoś z tym nie zrobić, tak? To też jest sytuacja, którą warto się po prostu zaopiekować. To nie chodzi o to, że
my mamy kogoś w żałobie naprawić, bo człowiek w żałobie nie jest w żaden sposób zepsuty, tak? Jakby specjalista ma być po prostu towarzyszem, może pokazać po prostu jakąś drogę, może pokazać szerszą perspektywę, tak? O to chodzi. Bardzo często też w takich sytuacjach żałoby chodzi o to, żeby albo zbudować na nowo poczucie bezpieczeństwa, które w sytuacji straty, zwłaszcza straty nagłej, zupełnie go nie ma, tak? Więc jakby to są takie rzeczy do zaopiekowania, myślę sobie, przez profesjonalistę. Natomiast w takim naturalnym procesie żałoby, no to gdzieś jakby fajnie, jeżeli istnieje jakaś sieć wsparcia, tak? Które gdzieś właśnie, a mogę coś powiedzieć, a mogę opowiedzieć, nie wiem, jak to było na wakacjach z mężem, tak? Albo mogę opowiedzieć, nie wiem, jakie było moje dziecko, tak? Albo po prostu mogę sobie dzisiaj popłakać, bo taką mam po prostu dzisiaj potrzebę, tak? Żeby jednak, bo żałoba musi mieć jakichś świadków, tak? Żeby inni widzieli, że ja po prostu cierpię, bo jest to element, który jest jednak niestety, ale niezbędny do tego, żeby móc przejść dalej, żeby móc po prostu doświadczyć i przeżyć tę żałobę. Ja tutaj tylko Państwu, naszym dzisiejszym uczestnikom, poproszę, doradzę, że tutaj widzę, że dołączył do nas gościnnie z udostępnionego konta. No ja przypominam, dr Jędrzej Stolarczyk jest pozafacebookowy, a tutaj popatrzcie Państwo, jaka determinacja doktora, żeby wziąć udział w dzisiejszym webinarze prowadzonym przez Kamilę Siudowską. Kamilę, która również od jakiegoś czasu, doktor o tym też wspominał, superwizuje tutaj grono szczecińskie, będąc psychologiem zewnętrznym. No, pracujemy nad tym, by jeden z naszych szczecińskich psychologów również zajął się i zaopiekował w taki sposób zespołem koszalińskim. Natomiast tylko powiem, że doktor tutaj odnosi się do tych 14 dni zawartych w kryteriach DSM-5. Ja myślę, że jeśli Państwo, bo doktor tutaj to bardzo ładnie wyjaśnia, byście chcieli, to ja serdecznie zapraszam, bo lecę dalej, bo tych komentarzy jest, no Państwo dzisiaj w cudowny sposób traktujecie naszą prelegentkę, bo rzeczywiście tych informacji zwrotnych jest bardzo dużo, więc tutaj jak najbardziej pojawiają się kwestie związane z akceptacją tego, co mówi Kamila. Tutaj od pani Iwony jest odpowiedź również, że oczywiście to jest kwestia indywidualna, tak w jaki sposób każdy z nas sobie radzi, czy potrzebuje fachowca, czy nie potrzebuje fachowca, czy będzie to krócej, czy będzie to dłużej. No tutaj ja już wcześniej mówiłam, że mamy do czynienia chyba z całą Polską. Ula Zgut dołączyła do nas. Mamy Kraków, słuchajcie, więc po prostu naprawdę szeroko, ale wiemy, że Ula z nami sympatyzuje nie od dziś w ramach działań akcji Kaszanka. I tutaj, no właśnie, Kornelia, mama po stracie, pisze o tym, że bywa codziennie na cmentarzu i ten grób no rzuca się w oczy. Jak rozumiem, Kornelio, żebym dobrze tutaj przekazała tą informację, ale w sensie tego, jak z wielkim sercem oddajesz się dbaniu o grób swojego synka. Dziękuję bardzo za no tak duże otwarcie się tutaj na naszym dzisiejszym czacie. Ale no właśnie, bo mówimy tutaj, Kamila, mówimy o tym procesie, mówimy o tym, że czasem potrzebujemy specjalisty, ale no kiedy będzie, kiedy byś, no właśnie, czy sklasyfikowała, czy powiedziała, czy może
kilka słów dała nam takich, które będą dla nas ostrzeżeniem, że to, co się z nami dzieje, ma przebieg traumatyczny. Myślę sobie, że to jest jednak bardzo indywidualna sprawa. Z traumą to jest tak, że to nie jest samo wydarzenie, które się zadziało, tylko jakby to, co się w wyniku tego wydarzenia zadziało z nami. I w momencie, kiedy to są rzeczy czy sprawy, które przeszkadzają nam w takim normalnym funkcjonowaniu, albo które po prostu są dla nas jakoś trudne. Czy na przykład bardzo często w takiej sytuacji pojawiają się problemy ze snem, więc to już wtedy warto też się gdzieś udać do specjalisty. Bardzo często pojawiają się ruminacje, czyli takie myśli, które takie są uporczywe i wracają. Na przykład o tym, że dlaczego ja, tak? Dlaczego mi się to przydarzyło? Albo dlaczego to się w ogóle wydarzyło? Dlaczego? Generalnie to są raczej pytania z kategorii dlaczego. Jeżeli to są takie rzeczy, które towarzyszą jakoś codziennie, które są właśnie uporczywe, z którymi nie umiemy sobie sami poradzić, to jest jak najbardziej sytuacja, w której warto się po prostu udać do specjalisty, bo nie musimy być z tym po prostu sami. To są takie objawy, które no po prostu można z nimi coś zrobić. To tak samo jest jak z tym klasyfikowaniem depresji w ogóle, tak? Że oczywiście, że na to też są leki, jeżeli na depresję, jeżeli jest taka potrzeba, no bo nie wiem, bo trzeba wrócić do pracy, bo trzeba na przykład spać, tak, żeby móc chodzić później do pracy i w ogóle, i ktoś chce z tego skorzystać, to jak najbardziej, no po to wszystko wymyślono. Bardziej chodzi mi o to, że w tym procesie takim, że to jest naturalne, żeby dać sobie też przyzwolenie na to, że ja mogę tak się czuć, że ja mogę tak tego wszystkiego doświadczać. Natomiast jeżeli tego jest za dużo, jeżeli nasze ciało tak przestaje dobrze funkcjonować, no to jest absolutnie sytuacja, w której warto byłoby się po prostu udać do specjalisty. Tak samo, jeżeli jest ktoś bliski, kto nam zwraca uwagę na to, tak, że słuchaj, być może zobacz, tak, czy to jest faktycznie ok. Nie chodzi mi tu o sytuację, w której na przykład ktoś po stracie jest, nie wiem, 2 lata i ciągle chodzi na cmentarz, tak? No, w momencie, kiedy ma taką potrzebę i może to realizować, no to bardzo proszę, niech chodzi, tak? Jakby to nie należy do oceny innych. Jeżeli ktoś tutaj jakby dopyta o to, tak? No to dobrze, to można się nad tym zastanowić. Natomiast myślę, że też inni powinni być jakąś pomocą i wsparciem nad tym, żeby się zastanowić, czy faktycznie być może to jest moment na to, żeby udać się gdzieś do specjalisty, ale generalnie ci inni to raczej powinni być wsparciem. Natomiast jeżeli czegoś jest jakoś za dużo, jeżeli mamy poczucie takie, że to jest nie do ogarnięcia, że nie wiem, nie widzimy przyszłości, albo faktycznie, no nie wiem, mamy myśli samobójcze, no to jest bezwzględny sygnał do tego, że trzeba się udać do specjalisty. Ja tylko tutaj zapytam, bo de facto wydaje mi się, że pomimo tego, że to pytanie było trochę inaczej sformułowane, to ja bym tylko bardzo prosiła, gdyby doktor Jędrzej z konta nie swojego mógł ewentualnie dać znać, czy jego pytanie zadane o objawy, które powinny nas alarmować, już zostało w pełni zaopiekowane, bo w moim odczuciu Kamila pięknie, nie znając tego pytania, bo ja nie zdążyłam go przeczytać, no, moim zdaniem odpowiedziała, ale doktorze, gdybyś jeszcze coś chciał dopowiedzieć, to użyj znowu tego przyjacielskiego konta. Natomiast tutaj, chciałam powiedzieć, Justyna Ewa Kubińska, no, Stany Zjednoczone znowu dołączają do nas cudownie, po prostu naprawdę jestem
pod wielkim wrażeniem, fajnie, cieszę się bardzo. Natomiast tu jest fajny komentarz o tym, jak różnie można pomimo, ja tutaj nie wiem, Ania Łotocka, ja pamiętam Aniu, bo bliźnięta to tak jeśli chodzi o szkołę, to też pamiętam, że u was w rodzinie były bliźnięta, przepraszam, bo to trochę prywaty, Ania jest moją po prostu wieloletnią znajomą, natomiast ona sama też ma bliźnięta i kiedy zmarła mama, bo już była o tym mowa, bliźniaki miały po 7 lat i zdecydowanie w różny sposób, ja nie wiem, czy one są jednojajowe tym samym, czy są genetycznie identyczne, czy dwujajowe, że w zupełnie różny sposób przeżywały tę żałobę. No i właśnie, niby identyczni, niemalże identyczni, a zupełnie inaczej reagują. No i co? To chyba normalne, no przecież jesteśmy różni. Właśnie, nie? Że jakby to jest trochę taki dowód na to, że każdy może mieć inaczej i to naprawdę będzie okej, bo są osoby, które potrzebują dużo o tym mówić, są osoby, które nie chcą mówić, są osoby, które płaczą, takie, które nie płaczą, takie, które właśnie chodzą na cmentarz, mają różne jakieś gdzieś pamiątki i tego typu rzeczy, a są takie, które zupełnie tego nie potrzebują, więc jakby dlatego mówię, że no mi jest bliskie takie wolnościowe do tego podejście, że tak jak potrzebuję. Dla mnie to jest jakoś takie najważniejsze, tak? Że jeżeli to jest tak jak ja potrzebuję, czasami trudno jest się skontaktować z tymi potrzebami, ale myślę sobie, że warto jest tego poszukać, bo narzuca się nam różne style, różne sposoby jakoś sobie radzenia, a każdy to przeżywa inaczej, każdy jest inną osobą, każdy miał inną relację z tym danym bliskim, więc no myślę sobie, że to jest coś, co jest jakoś po prostu ważne. To jest tak samo jak, nie wiem, obchodzenie świąt różnego rodzaju, tak? No to też jest taka sytuacja, w której jakby na zewnątrz świat mówi tak, to już są, nie wiem, drugie święta, to teraz musisz je obchodzić, tak? Ale jeżeli ktoś nie chce tego robić, to no to po co ma to robić, tak? No jeżeli nie czuje tego, jeżeli to jest jakoś mocno bolesne w dalszym ciągu i nie chce tego zrobić, to po prostu nie musi. Bardzo mi się podobało, gdzieś przeczytałam o takim zwyczaju pewnej rodziny. To jest zwyczaj bożonarodzeniowy. To była jakaś taka rodzina, tam było ileś tych dzieci, jedno dziecko zmarło i ci rodzice postanowili, że w końcu będą obchodzić święta, więc kupili ogromną, po prostu wielką choinkę, ale jedno z tych ich dzieci wpadło na pomysł, żeby wyciąć dziurę w tej choince. Więc po prostu wzięło nożyce, wycięło dziurę w tej choince. Mama wpadła na pomysł, że o, dobra, tu jest dziura, ale tu jest jeszcze no ten świerk, który można wykorzystać. Nie? Ja wykorzystała ten świerk, zrobiła stroik świąteczny dla tego dziecka zmarłego na grób. Więc jakby to jest takie połączenie, ta dziura wyraźna, absolutnie ona na pierwszym miejscu, w ogóle nie schowana, tylko taka wyraźna właśnie, która była dla nich symbolem pustki po prostu. A z drugiej strony takie połączenie właśnie przez to, że ta część tego drzewka była wykorzystana na zrobienie tego stroika, nie? Że oni sobie w ten sposób po prostu radzili ze świętami, z sytuacją świąt, żeby właśnie jednak tą dziurę, tą pustkę bardzo zaznaczyć, żeby wszyscy to widzieli, bo to było bardzo widoczne w jakiś sposób. A z drugiej strony no właśnie, żeby to połączyć, żeby właśnie na ten grób też zanieść temu dziecku coś, no taką część z domu po prostu, nie? Więc to też myślę sobie, że taki piękny sposób na to, żeby sobie jakoś z tą trudną sytuacją na przykład święta poradzić. Przecudowny przykład, powiem ci, no tak wspaniale i obrazowo to ujęłaś tutaj w tym przykładzie, naprawdę bardzo ci za niego dziękuję, bo myślę, że właśnie to jest dowód na to, jak ta pustka, która była w środku,
drzewa może de facto mieć swój punkt odniesienia w jakimś miejscu, na przykład na cmentarzu, by uczcić tę pamięć, którą mamy o sobie bardzo nam bliskiej. Ja tylko dopowiem, doktor Jędrzej, serdecznie dziękuję za odpowiedź, uważa, że ona już w pełni nastąpiła. Tutaj ja już tak zareaguję zaraz na te pytania, przejrzę je, bo drodzy Państwo, minęła nam już godzina, ale z racji tego, że tutaj pani Kasia zadała i myślę, że jest to fajne takie pytanie, na które przyznam szczerze sama, może bym nie wpadła, więc tym bardziej mi się podoba. Czy nasza ekspertka mogłaby wypowiedzieć się w kilku słowach na temat wyrzutów sumienia, które dotykają osoby, które pozostały, a przeżywają żałobę? To jest kategoria uczuć, o których się mówi uczucia niechciane. To takie właśnie poczucie winy, które myślę, że nie będzie po jakimś nadużyciem powiedzenie, że są zawsze. Ponieważ zawsze pojawia się praktycznie nam myśl, że można było zrobić coś inaczej, a mogłam, nie wiem, zadzwonić wcześniej, a mogłam pójść gdzieś wcześniej, a mogłam zostać. To może dotyczyć absolutnie wszystkiego i naprawdę myślę, że chyba pojawia się zawsze. Że zawsze jest coś, do czego możemy się jakby przyczepić, co można byłoby zrobić, bo myślę sobie, że najczęściej te wyrzuty sumienia tego dotyczą, nie? Że takie poczucie winy, wyrzuty sumienia, że być może coś można było zrobić. Jeżeli to chodzi o taki kontekst. Czasami też jest tak, i to gdzieś ostatnio usłyszałam od jednego z pacjentów, że taki wyrzut, że to ona powinna żyć, a to ja powinienem nie żyć, bo ona była lepsza. Nie? Że jakby w takim nawet kontekście się to wszystko pojawia. To jest trudne, no bo jakby każe nam się zmierzyć z różnymi pytaniami, z takim pytaniem, o czym to po prostu jest, o czym nam to po prostu mówi. Myślę sobie, że bardzo łatwo i bardzo tak dobitnie ocenia się coś, co jest z perspektywy. Natomiast w danym momencie my nie mamy tej perspektywy. My ją nabieramy z jakimś czasem, z jakimś doświadczeniem. W danym momencie nie mamy perspektywy, w związku z tym robimy to, co nam się wydaje, że jest w danym momencie najlepsze. Nie? Po czasie następuje ocena tego wszystkiego. No i stąd są pewnie jakieś takie myśli tego typu. Natomiast to jest po prostu krzywdzące, tak? Że w ten sposób jakby mózg nam podsuwa tego typu myślenie, bo próbuje nas trochę złapać w pułapkę. Stąd też warto właśnie mieć dookoła jednak ludzi, bo ktoś nam powie, hej, to nie twoja wina, tak? Bo to jest po prostu prawda. To nie jest tak, że my tutaj czarujemy jakąś rzeczywistość czy coś, tylko naprawdę w danym momencie to trudno było zrobić coś innego. Pewnie można byłoby, no ale w ten sposób to można byłoby milion innych rzeczy zrobić, tak? To można byłoby na milion razy przeżyć swoje życie. Ale w tamtym momencie robiliśmy to, co uważaliśmy za jakoś słuszne, to, na co mieliśmy, do czego mieliśmy jakiś dostęp, to, co było w ogóle w granicach jakichś możliwości. Po czasie przychodzi ocena, która jest po prostu niesprawiedliwa, a wręcz krzywdząca. Dlatego warto, naprawdę warto jest mieć kogoś z boku, kto po prostu powie, nie, to nie twoja wina. Tutaj na koniec, bo będziemy się powoli z Państwem żegnać, taka do utulenia w moim odczuciu Karolina, nasza wolontariuszka filialna, pisząca o tym, że przy stole wigilijnym będą teraz 4 wolne miejsca w jej domu, jedno tradycyjnie dla gościa,
drugie dla mamy, trzecie dla taty, czwarte dla młodszego brata. I Karolina tutaj dzieli się z nami, jak ważne dla niej jest to, by bliscy właśnie byli upamiętnieni przy tym stole. Natomiast ja jeszcze tutaj sobie widzę, że się pojawia. To jest chyba w ogóle takie ładne słowo na to wszystko, że to ci bliscy mają być po prostu upamiętnieni. My tego po prostu potrzebujemy. Po to są te wszystkie rytuały. My też chcemy, żeby inni też o nich po prostu pamiętali, nie? Czyli właśnie dokładnie odwrotność tego, co gdzieś jakby nam się tak nasuwa pierwsze, co, żeby poradzić sobie z żałobą, czyli zapomnieć. Nie, to ma być upamiętnione. Bardzo Ci dziękuję, Karolina, bo zawsze mi brakuje takiego słowa. Myślę sobie, że to jest właśnie to słowo. Upamiętnienie, tak. I tutaj jeszcze, no, oprócz podziękowań za to nasze dzisiejsze spotkanie, bardzo się cieszę, że macie Państwo takie poczucie, że to jest ważny temat, że to jest ważna rozmowa. Ja też zapraszając Kamilę do tegorocznej edycji, bo spotkałyśmy się także w tej zeszłorocznej, miałam na myśli, że te treści, z nami podzieli, są niezwykle ważne. Natomiast tutaj jeszcze pani Iwona, która jest mamą po stracie, pisze, że zdecydowanie dalej uważa, że no to nie jest naturalna kolejność to, że dzieci umierają przed rodzicami i jak najbardziej, no tutaj myślę, Kamila, że w kwestii tej naturalności i tego, jak cykl życia wygląda, no to oczywiście no nie będziemy tutaj tego rozpatrywać, kto pierwszy, kto drugi, bo zdecydowanie to są bardzo trudne straty. O tym też mówiła nasza prelegentka. W naturalności bardziej chodziło mi o sam proces tego, co się doświadcza w związku z tym, tak? Strata dziecka nie jest czymś naturalnym, tak? To nie jest coś, co nas spotyka tak, no właśnie, że to jest po prostu, nie wiem, normalne w jakiś, no, nawet brakuje mi do tego słowa, tak? Natomiast to nie jest naturalne. To tak. Jakby ten bieg, cykl życia, jednak to rodzice po dzieciach, prawda? Tak. Znaczy to rodzice, jakby dzieci po rodzicach. Proszę. I to też jest taka sytuacja, która gdzieś tam jest jakąś predyspozycją do tego, żeby ta żałoba była jakoś utrudniona, tak? No bo to nie jest po prostu naturalna sytuacja. Zupełnie inaczej się przeżywa żałobę po babci, która miała tam, nie wiem, 90 lat. Zawsze jest szkoda i zawsze jest za szybko. Natomiast to jest jakiś taki moment, w którym faktycznie dochodzi do nas ta świadomość, że tak, no to jest jakiś wiek, tak, wszyscy umrzemy i to jest jakoś okej. Zawsze będzie przykro, będzie smutno, jakiś ból będzie, ale czym innym jest taka strata, a czym innym jest strata dziecka, tak, to jakby ma się zupełnie inaczej, tak, to tutaj ta żałoba jest zupełnie inna, bywa często z elementami po prostu traumatycznymi, w związku z tym, no bo to nie jest proces, który jest naturalny, którego my się w jakiś sposób spodziewamy, nawet jeżeli to jest dziecko, które jest chore, czy urodzi się chore, to my i tak właśnie przez tą naturalność ogólnie takiego cyklu życia nie jesteśmy w ogóle przygotowani, nie da się na to przygotować, to nie jest sytuacja, w której ta żałoba jest taka, no nie wiem, właśnie jakaś taka, no, nawet trudno mi to jakoś określić, tak nie z taką normalną, zwykłą żałobą. Natomiast to, co się dzieje w reakcji na taką żałobę, na taką stratę, będzie w pewnych momentach i w pewnych aspektach będzie po prostu naturalne, tak? Te doświadczenia bólu, te doświadczenia po prostu bardzo często złości, takiej niezgody na to, co się wydarzyło, to są naturalne rzeczy w odpowiedzi na nienaturalną sytuację, która się zadziała. Są to podziękowania i właśnie pani Iwona, o której przed chwilą mówiłam, w komentarzu bardzo serdecznie podziękowała za tą twoją ripostę.
Natomiast, drodzy Państwo, z racji tego, że trochę przeciągnęliśmy i tym samym w ogóle daje mi to kolejny dowód na to, że my rzeczywiście nie ma potrzeby, byśmy spotykali się na ograniczonym czasie live'ie tutaj na Facebooku, tylko że my potrzebujemy trochę więcej przestrzeni. Tu się pojawiają komentarze, że godzina to za mało. To prawda, bo jesteśmy już tutaj trochę więcej. Drodzy Państwo, w imieniu swoim, ale myślę, że również Was, bo czytam te komentarze, serdecznie dziękuję Ci, Kamilo, za dzisiaj poświęcony nam czas. To była bardzo ważna rozmowa, którą wspaniale mi się z Tobą prowadziło, bo no właśnie ogrom wiedzy, który posiadasz, to tylko czerpać z tego i cieszę się, że tak dużo Państwa dzisiaj tutaj, tak dużo komentarzy. Ja myślę sobie, bo dzisiaj już dość późno, ale liczymy na to, że może nasza ekspertka jeszcze ewentualnie ze swojego profilu facebookowego jutro zechce może poświęcić kilka minut na to, żeby tutaj bezpośrednio już Państwu podpowiadać na te i pytania, i miłe komentarze. Bardzo serdecznie za wszystkie dziękujemy. Ja ze swojej strony może jeszcze oddam Ci, Kamilo, głos, bo będę chciała podsumować i zaprosić na następny webinar, ale to już na sam koniec. A ostatnie zdania od Ciebie? Okej. Ja bardzo chciałam też podziękować, bo myślę sobie, że to jest naprawdę ważny temat, więc bardzo się cieszę, że chcieliście Państwo tego po prostu wysłuchać. Natomiast chciałam po prostu powiedzieć, żebyście dbali o siebie nawzajem, żeby po prostu można było korzystać z tego wsparcia, które najprawdopodobniej jest gdzieś dookoła, tylko wystarczy się po prostu dobrze rozejrzeć. To ja tutaj jeszcze ad vocem od razu do komentarza, który zobaczyłam. Pani Izabelo, jeśli mogła Pani wziąć udział tylko we fragmencie tego webinaru, to jego obecność w przestrzeni facebookowej się nie kończy. On będzie zapisany, będzie dostępny. Zapraszamy serdecznie, by wracać. Może, żeby zobaczyć całość, może, żeby przypomnieć sobie niektóre kwestie, jeśli będzie to potrzebne. Jeśli byłoby to pomocne, to super. Natomiast ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dziś i już dziś mogę powiedzieć, że za tydzień w ramach naszego jesiennego czwartku spotkamy się z dr Edytą Sielicką. Doktor Edyta w zeszłym roku też nam towarzyszyła. Rozpoczynała wówczas od kwestii dotyczących właśnie takich ogólnie pojętych edukacji tanatologicznych. Natomiast w tym roku Edyta, która jest pedagogiem, będzie nam mówiła o tym, czy wszyscy umarniemy, to znaczy jak dzieci patrzą na te tematy, które są związane ze śmiercią, umieraniem, jak z nimi rozmawiać i jakie czasami trudne sytuacje stoją przed rodzicami, a w jak naturalny sposób podchodzą do tego najmłodsi. Więc ja już dziś z całego serca zapraszam na spotkanie z ekspertką. Dzisiejszej ekspertce raz jeszcze serdecznie dziękuję. To był dla nas zaszczyt, że gościliście Państwo dzisiejszego wieczora Kamilę Siudowską i Kingę Krzywicką z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych u siebie w domu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.